kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Fopermier. Dawno mnie nie było, troszkę mam mniej teraz czasu, ale serdecznie Was zapraszam na kanał z każdym odcinkiem. Zapraszam Was też do zostania na dłużej, a więc subskrypcji i lajkowania. A dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę specjalny, mianowicie będzie poświęcony mojemu przepięknemu dziecku z nowej kolekcji, w zasadzie starej kolekcji, ale to jest pierwszy jakby pierwszy zapach, który ja teraz dostałam z kolekcji Prif Armani, także serdecznie Was zapraszam. Jak powiedziałam tutaj w intro, dzisiejszy odcinek będzie taki monotematyczny, a mianowicie o przepięknej kolekcji Prif tu Armaniego z kolekcji taki prywatnej, specjalnej, dostępnej właśnie tutaj w unikalnych tylko sklepach, generalnie w butikach. Ja Wam powiem, że tą kolekcją zainteresowałam się bardzo wcześnie. Ona się rozbudowała, zmieniła, pewne perfumy już są jakby nieprodukowane albo ich nie ma. Niektóre zostały zastąpione, natomiast ja pamiętam, miałam takie dwa swoje ulubione zapachy jeszcze kiedy pracowałam w Perfumerii Douglas, a mianowicie były to zapachy z domieszką Vetiveru i to był chyba Vetiver Babylon, jeśli dobrze pamiętam, i jeszcze jeden zapach, którego już nie pamiętam, ale okazuje się, że one uległy jakby tutaj zapomnieniu i po prostu Armani przestał je produkować. Natomiast znalazłam odpowiednik właśnie tego zapachu, który kiedyś skradł mi serce i dzisiaj właśnie będzie o nim odcinek. Także serdecznie Was zapraszam i przystępując tu do omawiania, będzie to mowa o przepięknym zapachu The Yulong. Jeśli dobrze czytam, Armaniego Prif, bo to tak się powinno czytać, Armani Prif. I zawsze bardzo mi się podobały buteleczki. Przypominają mi też tutaj Erin, tą kolekcję, którą ja Wam przedstawiałam. Natomiast ona jest bardziej wykwintna niż chyba Erin, bym powiedziała, w przepięknym tutaj takich prostokątnych buteleczkach. Bardzo, bym powiedziała, minimalistycznych, ale i przepięknych, takich klarownych, czystych. No i słuchajcie, ten piękny tutaj kamień, niektóre właśnie z kolekcji te zapachy też mają inny kolor tego kamienia. Ten zapach sobie tak szybko czytam, jest z roku 2020, a więc na pewno zastąpił Vetiver Babylon. I nosem tu jest Julie Masse, jeśli dobrze czytam, albo Julia Masse. Łączy, słuchajcie, to jest specjalna opowieść o herbacie, połączeniu herbaty właśnie z takiego specjalnego regionu, o którym każdy wie, a więc Yunnan. I to jest taka opowieść właśnie o tych drzewach, drzewach właśnie tutaj, tych herbacianych, bo brakowało mi tu słowa, słuchajcie, i jest to takie połączenie tej herbaty takiej czarnej, takiej smolistej, ja bym powiedziała, z zieloną herbatą, moją ulubioną, o takim właśnie słomkowym, przepięknym kolorze, o aromacie takim mandarynkowym, czy nawet limonkowym, bym powiedziała, i głównymi nutami tutaj jest właśnie zielona i czarna herbata. Jest kwiat pomarańczy, słuchajcie, jest jaśmin, kwiat pomarańczy, jest też vetiver mój ulubiony, który dodaje właśnie takiej pikanterii, ale niesamowitej świeżości, i ambrette, czyli tutaj specjalne piżmo z irysem. Ja sobie tu właśnie czytałam, że główną inspiracją to właśnie były te plantacje i te drzewa herbaciane, połączenie właśnie tej smolistej, czarnej herbaty są piękną, słomkową, zieloną herbatą. Ja Wam powiem, że ja próbując ten zapach poszukiwałam właśnie podobieństwa do tego zapachu Vetiver Babylon. Ja wiedziałam, że ona już jest gdzieś tam, że tak powiem, wycofana. No i koleżanka mi właśnie poradziła, żeby spróbować ten zapach The Yulong, jeśli lubię zieloną herbatę, jeśli lubię takie właśnie super herbaciane zapachy, i z vetiverem to
czemu? Przystąpmy tu do próbowania jakby na ekranie, słuchajcie. Ta buteleczka to jest buteleczka 100 ml, to jest Eau de Parfum, z tego co wiem. I powiem Wam, przy pierwszym niuchnięciu to jest wyraźnie zapach taki świeży, limonkowy, właśnie herbaciany, i on taki zostaje. Ja mam nieodparte wrażenie, słuchajcie, że jest to jakby kopia, nawet nie zamieni tego zapachu, o którym Wam tu wspomniałam, a więc Vetiver Babylon, jak dobrze czytam, bo on mi stricte przypomina właśnie ten zapach, zapach, który został wycofany. I ja się bardzo cieszę, że moja koleżanka stwierdziła i namówiła mnie do spróbowania tego zapachu, bo jest on bardzo, bardzo podobny, jeśli nie w 100%, to w 90%. Przecudny zapach, bardzo świeży, ale tak jak mówię, z pazurem jest gdzieś ta ambretta, pięknie taka zaokrąglająca ten zapach. Jest właśnie ten iris, ja go nie czuję, ale jest przepiękny vetiver, przepiękny vetiver. Dlatego ten zapach na pewno dołączy do moich ulubionych tutaj vetiverowych zapachów, takich jak jest na przykład Grey Vetiver z Tomego Forda. Powiem Wam, jestem zauroczona buteleczką, ona jest dość ciężka, więc na podróże bym nie radziła. Natomiast sam zapach, jak na taki świeży zapach, jest niesamowicie trwały. Niesamowicie trwały, bym powiedziała, w tej swoim minimalizmie bardzo wyraźny, bardzo zarysowane takie nuty, bardzo wibrujące, bym powiedziała. I jak na takie świeże połączenie właśnie kwiatu pomarańczy, cytrusów i nawet tej zielonej herbaty, która przecież jest taka gdzieś subtelna, to jest to zapach niebywale trwały. Ja powiem Wam, próbowałam go jakby przez 3 dni, próbowałam na bloterze oczywiście, później na nadgarsku. Później właśnie żyję jakby nim dzisiaj cały dzień. Jest przepiękny, wyrazisty, zauważalny. Taki zapach mimo świeżości z ogonem, jak to określamy. Taki zapach, który się nie zapadnie Wam w pamięci, a nie da się zapomnieć. Także serdecznie Wam zapraszam jakby do spróbowania tych zapachów privé. Buteleczki są przepiękne, te kamyki tu są przepiękne. Ja mam nadzieję, że nie obędzie się tylko na tym jednym, ale że dostanę też, że zobaczy się właśnie w jakiś kolejny z tej kolekcji. Jestem ciekawa, który Wy posiadacie, czy próbowałyście, który Wam skradł serce. Koniecznie napiszcie w komentarzach. No i serdecznie Was zapraszam oczywiście do lajkowania i koniecznie do zostawienia subskrypcji. Rośnijmy w siłę, słuchajcie. Już niedługo do 1000, także nie zapomnijcie wcisnąć tego guzika, bo on jest dla mnie bardzo ważny, no i przez to też kanał się rozwija, więc pomóżcie mi dojść do tego 1000, jeśli lubicie moje filmy i chętnie to zaglądacie. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa.